Samorządy jednoczą się w pomoc dla Ukrainy. Gmina Dębica przyjęła działania skonsolidowane po to, żeby ta pomoc była efektywna. Nawiązaliśmy kontakt z naszym miastem partnerskim, sprawdzonym zresztą. I tam naszą parafię, my tak nazywamy po prostu, w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Tak dla informacji podam, że ich historycznie, bo tam również pochowany jest Aleksander Fredro i rodzina po prostu jest nam bardzo bliska. I oni przyjmują po prostu tych emigrantów wewnętrznych spod Lwowa, okolic. No i co mogą, to zabezpieczają. W związku z tym ostatni jakby transport właśnie był skierowany właśnie do tej parafii. Jak zaznacza wójt Stanisław Rokosz, wiele osób z terenu gminy przyjęło uchodźców pod swój dach. Gmina ma za zadanie wpisać ich do ewidencji. Dzieci mają iść do żłobków, przedszkoli, szkół. Urzędnicy będą oddelegowani do podstawowej nauki języka ukraińskiego. Tak samo i z opieki społecznej, kilkoro będzie oddelegowane do podstawowej nauki języka ukraińskiego. Są wolontariuszki i będziemy po prostu w jakiś sposób przeszkolić, żeby ten kontakt po prostu był, ułatwić. Również pójdą deklaracje w języku ukraińskim, jak wnioski przygotować i też będą wolontariusze, którzy będą pomagać. Po drugie, podoba mi się wniosek Urzędu Marszałkowskiego, gdzie skonsolidowali po prostu jakby organizacyjnie, bo przedtem każdy, kto mógł, a dużo ich było, i sami robili zamęt po prostu na granicy czy w punktach recepcyjnych, a teraz nie, są wyznaczone po prostu gminy. My zgłosiliśmy do 4 osób, bo taka propozycja była i wyślemy po prostu do pomocy, gdzie nam wskażą, w którym punkcie tam będziemy pomagać. Koordynatorem do spraw uchodźców w gminie Dębica została Agata Wiater, radna i sołtysna Kawczyny. Obecnie dostrzegamy kolejne zadanie, które stanęło przed nami, a mianowicie pomoc rodzinom, które przyjechały tu do nas, szukając schronienia. Bardzo często są to osoby, są to kobiety z dziećmi, które właściwie przyjechały do nas bez żadnych osobistych rzeczy. Więc tutaj organizacja polega na tym, żeby zorganizować nie tylko żywność, artykuły higieniczne, chemiczne, ale również te podstawowe potrzeby, jak bielizna, jak odzież, jak koc, jak poduszka. Więc dostrzegamy bardzo duże tutaj pole do realizacji. No i równocześnie chcemy wesprzeć te rodziny polskie, które pod swój dach przyjęły te osoby. One też potrzebują wsparcia w postaci właśnie wszelkiego rodzaju produktów, tych podstawowych, żywnościowych, ale i higienicznych, i chemicznych. No i tutaj muszę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, wszystkim osobom dobrej woli, wielkiego serca, którzy się przyłączają bezinteresownie, przywożą te dary. I już dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem po rozmowie z panem wójtem Stanisławem Rokoszem. I pierwszy punkt powstanie w Nagawczynie, będzie to punkt, gdzie będziemy po prostu te produkty wydawać wszystkim osobom potrzebującym. W dniu 10 marca 2022 roku została uruchomiona infolinia w Urzędzie Gminy Dębica dla osób przybywających z Ukrainy. Numer infolinii 14 680 33 38.